Podaj wzór wielomianu czwartego stopnia o współczynniku a4 równym 1 czwarta, którego szkic wykresu przedstawiono obok. Mamy podać wzór wielomianu czwartego stopnia, którego współczynnik przy najwyższej potędze wynosi 1 czwarta. Z wykresu możemy odczytać pierwiastki tego wielomianu. Widzimy, że pierwiastkami tego wielomianu są 1... 2 oraz 4. Wieloniem czwartego stopnia maksymalnie może mieć 4 pierwiastki. W naszym wypadku mamy 3 pierwiastki, co oznacza, że jeden z tych pierwiastków jest pierwiastkiem dwukrotnym. Dwukrotnym, czyli parzystokrotnym. Sprawdźmy, w którym wypadku. Dochodząc do pierwiastka, nie przechodzimy na drugą stronę osi, tylko odbijamy się. Zaczniemy od pierwiastka minus 1. Dochodząc od lewej strony do minus 1, widzimy, że nie przechodzimy na drugą stronę, tylko odbijamy się, co oznacza, że rzeczywiście minus 1 jest pierwiastkiem parzystokrotnym. Ponieważ nasz wielomian maksymalnie mógł mieć 4 pierwiastki, a trzy już mamy, no to jest to pierwiastek dwukrotny. Zarówno w przypadku dwójki, jak i czwórki, widzimy, że dochodząc na przykład od prawej strony, w każdym wypadku przechodziliśmy na drugą stronę. Czyli były to pierwiastki nieparzystokrotne, no a w naszym wypadku maksymalnie mogły to być pierwiastki jednokrotne. Więc jak musiał wyglądać nasz wielomian? Po rozłożeniu na czynniki wyglądał następująco. A4, czyli przy współczynnik przy najwyższej potędze wynosił 1 czwarta, więc możemy zapisać 1 czwarta. I po kolei. W pierwszym nawiasie będziemy mieli x minus nasze x1, czyli w naszym wypadku minus 1, czyli x minus minus 1 to da nam x plus 1. W drugim nawiasie będzie x minus 2, A w trzecim nawiasie x minus 4. Ponieważ minus 1 była pierwiastkiem dwukrotnym, to ten pierwszy nawias podnosimy do potęgi drugiej. Dwa pozostałe będą w potęgach pierwszych, bo były to pierwiastki jednokrotne.